Hello, ladies and gentlemen. I mówię to niestety po raz ostatni, bo to jest ostatnia bitwa wielkiej bitwy powtórek w wersji drugiej na moim kanale. Zwycięzca pojazdów typu TEDek Makai 22 przeszedł sobie do półfinału z wolnej karty, a tam już nie dał szansy swojemu oponentowi. Wygrywa to drzewko i kończy rozgrywkę bogatszy o dodatkowe 1000 punktów, o 1000 złota plus punkt do czołgu premium. Niestety czołg premium został już rozdany komu innemu, więc Makai musi się tylko tym goldzikiem nacieszyć, ale myślę, że tak jest warte uwagi. Jedziemy RHM Borsis Waffentrager, odpowiedź, niemiecka odpowiedź na ISU 152, tak Wargaming chciało, żeby to wyglądało i mniej więcej to się udało. Do wyboru mamy dwa działka, 12,8, to tak zwana słomka, która zadaje 490 obrażeń na 246 penetracji, albo tak zwany troll, 750 obrażeń na 215 penetracji, na goldzie 334. Są dwie szkoły grania tym czołgiem, ja grałem sobie na trollku, ale widzimy, że Maka, jak i większość graczy zresztą, wybiera sobie 12, powiedzmy na 13 prawie, że to jest bardziej pewne działo, szybciej strzela, lepsza penetracja, obrażenia też szybciej zadajemy, a z kolei troll bardziej tak dla zabawy. Jesteśmy na wysepce, gramy w kopalnię, teraz Makai stara się coś znaleźć, ale tutaj raczej nic mu nie pokaże się tak szybko. Kopalnie na środku są oklepywani między sobą, czerwoni, zieloni, teraz wyjdzie ten isek trzeci, może będzie przeszczął, nie, tutaj ten kamyczek troszeczkę przeszkadza. Cały czas czekamy, czy coś się pojawi, więc jak widzimy, na razie Makai jeszcze nic nie zrobił, a już jest 0 do 2, więc na razie nasze czołgi się nie, za bardzo nie popisują, 0 do 3, więc ta na razie bitwa wygląda dosyć niemrawo. Jest pierwszy frag na naszym koncie, w sensie na koncie naszej drużyny. Maka jeszcze nic nie zrobił, więc na razie to tak już marnie wygląda. Jest i T5-4 mod pierwszy, no tutaj nie zdążył strzelić, ale chyba będzie isek, nie, też nie. Tak tylko dla formalności, póki jest chwila przerwy. Pan też tego pojazdu, 20 z przodu, 10 z boku, 8 z tyłu, wieżyczka, nie ma pancerza. Więc chyba wiecie, jakimi pociskami najlepiej w ten czołg strzelać. No niestety haeczki tutaj wchodzą jak w masło i zadają potężne obrażenia plus jeszcze robią niezłe spustoszenie w środku. Więc trzeba uważać, jak się tym gra. Ma dobry kamuflaż, więc trzeba stać z tyłu i na tym mniej więcej polega gra tym pojazdem. Stoisz z tyłu, napieprzasz i liczysz na to, że nikt się nie wyświeci. Na razie Makai stwierdził, że warto teraz zajechać trochę tych przeciwników i to jest dobry pomysł. Ciężkie czołgi trzymają cały czas górkę. W tym czasie my możemy sobie spokojnie tutaj zajechać i mieć te inne czołgi, które właśnie teraz są przyblokowane przez nasze ciężary. Od tyłu, to jest najlepsza metoda. Za krzaczek, nie pokazujemy się, schodzi i z trzeci. Tam jeszcze był gdzieś Super Pershing, KW-4, T5-4 model pierwszy, który był na ogrysku praktycznie. No i na razie nic się tak naprawdę dużo nie dzieje. Jak widzicie, jest połowa bitwy praktycznie, 3 do 3. A może nie połowa, ale coraz bliżej końca, a Maka jeszcze nawet ani jednego strzału oddał, więc pytacie się, jak mógł wygrać to drzewko, skoro już jest piąta minuta meczu, a on nadal jeszcze nic nie zrobił. Właśnie, zaraz się przekonacie, na razie czekamy, aż ten Pershing wyjedzie, liczymy na to, że się jakoś pokaże, że jakoś się skusi na tą fałeczkę. Chociaż na razie nie widzę, żeby coś się takiego działo. Jest KW-4 pełna, poszedł strzał 500 i z podpałą. Pierwszy damage, jaki zadany przez Makaja, już leci i to grubo. Cały czas płonie ta KW-4, czy zdążymy ją sobie dobić, żeby był spokój. Jest kolejny strzał, niestety ten Super Pers nam zdejmuje tą KW-4, ale nie szkodzi, bo jeden strzał, 1000 obrażeń. Jak nie robił, to nie robił, a jak robi, to naprawdę z przytupem. Teraz uciekamy, żeby ten ISU nas nie zobaczył. Teraz możemy tego szybko przycelować. Poszedł strzał, 283, pierwszy frag na naszym koncie i 1300 obrażeń. Teraz kwestia zdjęcia tego Super Persa. Mam nadzieję, że Arto tutaj się na nas nie patrzy, chociażby musiała trochę bardziej wyjechać, bo przez górkę, jakby stała teraz na K7, nie miałaby na nas przestrzału. Coraz bardziej się wychylamy. Czy ten Pers będzie widoczny? Ma bokiem wieżę, więc to może spokojnie Makai wykorzystać. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Nie, my nie czekamy. 411 punktów, a czemu by nie? Poszedł pocisk. Makai ma 8 pocisków goldowych, więc przypominam, musi mu tylko 3 pociski zostać. I to jest najważniejsze. Na razie jakoś sobie robimy ten damage. 1700 obrażeń, 2 fragi. Nie wygląda to na to, żeby to był wynik, który wygra drzewko TD-ków, ale może mam nadzieję, że zaraz się rozkręci ta impreza. Jest żaróweczka, coś nas tutaj wyświeciło, coś tutaj musi stać. Prawdopodobnie po prawej stronie gdzieś się czai RHM, który stoi po prostu w krzakach, o właśnie w tych krzakach tutaj.
Więc zaraz możemy tego Erhema zobaczyć. 7 do 5, więc powolutku nam się sytuacja normuje. Jest T6-9, czy będzie przeszedł na ten czołg? Jest, oczywiście poszedł strzał 536 i druga podpała, tym razem szybko zgaszona. Prawdopodobnie złota gaśnica poszła się przejść. T6-9 zobaczył, że ma teraz tutaj, jest na przestrzale, więc próbuje jakoś uciec, jakoś się schować, ale niestety, bratku, nie uciekniesz przed działem naszego bohatera. W tym momencie ten się zaświecił. Poszedł strzał z dingiem niestety. Trzeba teraz się delikatnie schować, żeby ten 3-9 nie miał na nas przestrzału. A my bierzemy coraz wyżej. Jest i RHM. Oj, to może boleć, jeśli teraz nas trafi przez heczka. W tym momencie widzicie od razu, Makaj się przeładowuje szybciutko na HE-ki. 11 sekund przeładowania to nie jest tak dużo jak na TDK, a naprawdę może pomóc. Teraz pytanie, kto ma jakie działo? Czy ten RHM ma tego trolla, czy nie? Wyjeżdża na nas, próba jakoś wyświetlenia go za tych szaków, nic nie widać praktycznie, zobaczymy, czy będzie miał Maka jakiś przestrzał. Odważny wyjazd RHM-a, no tutaj znowu przez chwilę był widoczny w zielonym celowniku, teraz jest widoczny 428, bardzo ładnie wszedł ten haeczek. 2700 obrażeń, 3 fragi, z tyłu jest drugi RHM, a na dole powolutku zjadany jest i szósty, który właśnie teraz zajeżdżany przez nasze dwa lightomedy, plus te deki trzymają tego iska na spokojnie. Kolejny raz przeładowanie na haeczka, zobaczymy, czy tym razem ładnie w tego RHM-a wejdzie. Tam się drzewko przewróciło, więc pytanie, w którą stronę ten RHM jedzie, czy się skupił na nas, czy jednak woli pomóc temu isowi. Na razie nie widzimy tego RHM-a, powolutku wyjeżdżamy na spokojnie, żeby nie było jakiejś tutaj dziwnej niespodzianki. Tam są jeszcze dwa czołgi, się okazało, no i proszę bardzo, jest i RHM, zobaczymy, czy będzie strzał. No, 614, bardzo ładnie, teraz kwestia znowu przeładowania sobie na PPK. Ciekawy jestem, czy jednak stwierdzi, że jednak warto sobie tego heczka załadować. RHM dzikim szale na nas jedzie. Chyba się delikatnie zdenerwował. Został jeden strzał od naszych współtowarzyszy. Wyjeżdża na nas, sru! Kolejny frag, 3600 obrażeń. Więc jak na razie wszystko wygląda bardzo, bardzo zacnie. Chociaż wynik się wyrównał. Zobaczcie, jest 10 do 9. Więc teraz tylko kwestia, żeby nic nas tutaj nie trafiło niemiłosiernie. Tam na dole był T6-9. Z tyłu był obiekt, z tyłu był też is. Jest ten isek, ciekawy, czy będzie przestrzał. Oczywiście, że jest. Widzicie teraz zielony kwadrat. Zielone kółeczko. 428. 4000 obrażeń zadane przez naszego bohatera. I jeszcze to nie koniec, bo bitwa cały czas trwa. Obiekt dostaje niemiłosierne baty z górki, T6-9 podobnie, więc teraz kwestia tylko wyjrzenia sobie tutaj za tą wieżę ciśnień, nie, to jakaś wieża obserwacyjna i próba trafienia w te czołgi średnie. Jedzie obiekt, chyba będzie przestrzelony, nie, niestety nie, Makaj cały czas próbuje wcelować coś w tego iska, ale ten już się głęboko, głęboko schował. Ma na tyłeczku naszego RHM-a, więc teraz kwestia, na kim się bardziej skupi. A z kolei Makaj może tutaj się skupić właśnie na tym medziku, który teraz się pojawił. 219 punktów, piąty frag, 4200 obrażeń i jakiś strzał od artki, chyba taki w ciemno. Teraz trzeba delikatnie się do tej górki przylepić, żeby nam ta buła jakoś dziwnie nie wleciała. Chwilę czekamy, aż znikniemy. Pojawia się IS-6, który jest za kamieniami. Teraz delikatnie wyjechał, ale Makaj stwierdził, że jednak warto się teraz pobawić z tymi artkami, które tu się właśnie teraz chowają. Jest M12, pojawiła się tuż za domkiem. Tu powinien być obrys, bo się pokazuje. No i ding od M12. Musi po prostu jakiś jej centymetr tylko wystawać. My trzeba delikatnie się cofnąć, żeby trochę więcej było widać. 2 sekundy, jedna przeładowania, pocisk poszedł. I niestety nie trafiona tam M12, musiała się schować. Więc teraz kwestia, jakoś to wykombinować trzeba, żeby te artylerie powolutku, powolutku pozdejmować. Zniknęły te medziki, nie wiadomo gdzie jest 416, jest, teraz się pojawił na środku, więc mamy go z daleka, możemy spokojnie sobie po te artki jechać. Teraz widzimy, że są na przestrzale, ale Makaj chyba nie ma tego moda, co ja właśnie sobie korzystam. Jest i IS-6, dupeczką będzie strzał, poszedł, 400 równe punkty na naszą korzyść, prawie 5000 obrażeń, 6 fragów, jest top ganik. No i teraz kwestia dobicia chyba tego medzika będzie ze strony naszego bohatera. Jedna sekunda, poszedł pocisk, oczywiście siódmy frag. Mamy szansę, no niestety tylko na Radleya Waltersa, top pull nam troszeczkę tutaj zniknął, jednego fraga by nam zabrakło, ale to i tak jest bardzo dobry wynik. Przypominam, mamy jeszcze dwie arty na fullu. Jest i M44 zdjęte, ósmy frag, Radley Walters zapewniony. No i teraz kwestia tylko wyjechania sobie na tą artkę, zobaczymy jak sobie to Makaj to rozegra. Przypominam, arty walą z haeczków, więc to jest naprawdę spory wróg, jeśli chodzi o RHM-a. Nawet taka niskotierowa może tutaj mocno, mocno
zaboleć naszego bohatera, jak go trafi z tego hałeczka. Już widzimy, że się na niego przymierza. Ten delikatny sidescrap, tylko żeby jakiś centymetr wystało i te artki. Jest! 9 frag, 5400 obrażeń własnych. Zobaczmy wyniki końcowe naszego bohatera. Proszę Państwa, mówię to po raz ostatni, zobaczmy wyniki naszego bohatera, jeśli chodzi o konkurs GRB. Makai 22 zwycięzca Tedeków zdobył następujące wyniki. Oczywiście bito znaka mistrzowska plus 3 oznaczenia, 2 przepraszam za pół punktu, oczywiście rozpruwacz nie jest brany pod uwagę, plus potężna dawka medali za 1 punkt. Duży kaliber, Top Gun, czołgista, snajper oraz Rally Walters, który z kolei jest punktowany za 3. Za 3? Za 3 chyba był, z tego co pamiętam. Wysoko w każdym razie. Więc ten Radley Walters dał właśnie przewagę nad białym Zorro. Gdyby tamtemu się udało zdobyć ten jeden frag więcej, no to by wtedy mogłoby te wyniki być zupełnie inaczej. Przy okazji znowu zrobiona misja. Tym razem misja czwarta, zasadzka, to jest wyróżnieniem, bardzo ładny wyniczek. 69126 to są kredyty brutto, 2408 to jest exp na bonusie z kontem premium, ale bez pierwszego zwycięstwa razy dnia, co na czysto daje 1605. Bardzo, bardzo wysoki wynik. 9 ubitych, no jednego zabrakło do medalu pula, wtedy jeszcze wynik był bardziej epicki. 5493 to są obrażenia zadane przez naszego bohatera. Po spocie, jak widzicie już tutaj po prawej, ale weźmy ten normalny screen, 1099, więc myślę, że będzie trochę więcej, ale i tak prawie ponad 1000 obrażeń dodatkowo wpada na korzyść naszego zwycięzcy. 17 razy wystrzelił, 16 razy trafił, 13 przebiło cel, co dało oczywiście obrażenia równe 5500. Dwóch wyspotował, 10 uszkodził, 9 zniszczył, przejechane niecałe 2 km, na 151206. Punktacja Makaja 22, 32 i 38 setnych. Zdeklasował po prostu swoich konkurentów, nie było mu równych, jeśli chodzi o grupę TD-ków. Wygrywasz 1000 golda, które niedługo się powinno na swoim koncie pojawić. Nie wiem kiedy, bo oczywiście to nie ja wysłałem to złoto, tylko Wargaming. Twój nick już został przekazany odpowiedniej osobie, która za to odpowiada. A ja, cóż, dziękuję Wam wszystkim za udział w tym konkursie. Niedługo będzie taki filmik podsumowujący. Za jakiś czas, jak biały Zoro dostanie czołg, wtedy zrobimy sobie taką pokazóweczkę. A na razie takie szybkie, wielkie dzięki, jesteście wielcy, fajny odzew z Waszej strony. Na każdą grupę przynajmniej po tych parę powtórek było, więc to się liczy. Fajna zabawa i fajna nagroda, mam nadzieję. Tyle z mojej strony, zapraszam Was do kolejnych konkursów, a na razie żegnam się ciepło. Kolejny konkurs może za jakieś pół roku, zobaczymy jak tam z Goldem wyjdzie. Tyle z mojej strony, trzymajcie się ciepło, cześć!